Dzień dobry, witam wszystkich. Wróć. Minasan konnichiwa. Chyba się tak to wymawia. Ruszamy, wracamy do playlisty o książkach, które również polecamy tutaj w warsztacie Domi Drewno. Zapraszam, link się pojawi. Jest już tych pozycji dosyć sporo mówionych, a dzisiaj kolejna perełka na naszej strugnicy. Coś, do czego zaglądam. Tak jest, słuchajcie, na YouTubie mój świat, czy moje źródła wiedzy się nie kończą. Bardzo często korzystam z podręczników. Szukam takie, które naprawdę pomogą mi w podnoszeniu moich kwalifikacji. I dzisiaj coś, co ściągnąłem specjalnie do nauki Kumiko. Kumiko tak naprawdę jest elementem, jest to ten ażur, który wypełnia shoji, czyli te panele ścienne, tradycyjne panele, które były stosowane w Japonii. Te panele to nie były tylko ściany dzielące pokoje czy drzwi, były to również drzwiczki w szafach, były to takie ażurowe panele pod sufitem, były oczywiście jakieś podstawki, były to po prostu ozdoby. Naprawdę, słuchajcie, można wymyślać zastosowania tych technik od groma, a ta książka autorstwa Desmonda Kinga tak naprawdę wprowadza nas dopiero do świata shoji i samego Kumiko. Uwierzcie mi, że jest to taki obowiązkowy wręcz podręcznik, to ABC, które jeśli ktoś nie miał do czynienia z technikami pracy japońskimi strugami typu kana, to powinien właśnie sięgnąć do tej książki, bo jest tutaj ogrom informacji, jak te strugi przygotować do pracy. Zanim jeszcze Wam pokażę tą książkę w środku, pamiętajcie, że nabywając strug kana, on nie jest gotowy do pracy. Strugi europejskie, kiedy kupimy sobie taki strug, wystarczy naostrzyć ostrze. Ono jest przeszlifowane oczywiście przez producenta wstępnie i to wszystko. Ale musimy i tak to naostrzyć, nie? W strugach japońskich jest zupełnie inaczej. Tam łoże struga jest przygotowane, powiedzmy, no w tym momencie oczywiście gdzieś tam maszynowo, chyba że dorwiemy jakiś strug wykonany przez jakiegoś mistrza japońskiego i będzie on wtedy ręcznie zrobiony. Ale to łoże i sam nóż nie jest dopasowany. I trzeba naprawdę poświęcić sporo czasu, aby dopasować to idealnie i robimy wtedy parę nierozłączną. Nie da się przełożyć tego noża do kolejnego struga i po prostu to nie będzie pasowało. W tych europejskich strugach nie ma problemu. Stąd wyciągam, wkładam do innego, który będzie miał na przykład tą samą szerokość, odpalam i to będzie działało. W japońskich strugach jest to zupełnie inaczej. Jak widzicie, w mojej kolekcji jeszcze nie ma japońskich strugów, więc do tego tematu się przygotowuję również i to poruszymy szerzej. Jeszcze coś Wam powiem. Kiedy byłem z Litką w sklepie Dictum, byliśmy akurat w momencie, kiedy było przeprowadzone szkolenie dotyczące przygotowania właśnie struga typu kana. Osoby, które kupiły te strugi, później miały możliwość po prostu pójść na lekcje, nauczyć się, jak prawidłowo to przygotować, żeby uzyskać najlepsze efekty pracy. Dlaczego mówię, że ta książka to jest taki podręcznik ABC? Ponieważ na samym początku, przez w sumie parę dziesiąt stron, słuchajcie, jest pokazane, już tutaj przewijam, tutaj mamy te strugi kana właśnie, mamy tak naprawdę pokazane, jak ten strug jest zbudowany, dlaczego wygląda on tak, a nie inaczej. Każdy element jest rozpisany na czynniki pierwsze. Również pojawia się tutaj wszędzie słownictwo japońskie w przetłumaczeniu na język angielski. Więc jest to praktycznie skarbnica wiedzy tajemnej, powiedzmy. Jest również fajny diagram samego noża w strugach japońskich. Oczywiście one są
z tym takim wklęsłym miejscem od tylnej strony, czyli urasaki. I również pokazane jest, że ta uraba, czyli krawędź od spodu, czekajcie, zaraz wam pokażę, tutaj, czyli uraba, czekajcie, zaraz zaświecę wam, o właśnie, uraba jest tutaj z przodu i urasaki to jest to wklęsłe miejsce na całej szerokości dłuta, inaczej, na całej szerokości noża. Czy to będzie dłuto, czy nóż do sruga, to jest podobnie. Jeszcze wam coś tylko powiem, zanim przejdziemy dalej, bo czasami ludzie też się mnie pytają, mówią, no ale jak zacznę szlifować, czyli będzie się skracać ten nóż, no to nagle zniknie mi to, ta uraba, czyli ta krawędź tutaj z przodu. No i co wtedy? Wtedy są techniki wybijania, uderza się tutaj młotkiem w tą część ostrza i po prostu to wybicie się tutaj, trzeba je po prostu jakby wypchnąć. Da się to zrobić, są również filmy na YouTubie, które to dokładnie pokazują. Mamy, co dalej, mamy same ostrze omówione krok po kroku. Słuchajcie, naprawdę nie będę tutaj wam wszystkiego pokazywał oczywiście. Tutaj jest jeszcze ciekawostka, ponieważ trzeba pamiętać, że strug, ten drewniany kana, jest specyficznie zbudowany. To znaczy stopa od spodu nie jest idealnie płaska. Tutaj będziemy widzieć, że mamy trzy miejsca styku lub dwa, a pomiędzy tymi miejscami styku jest minimalna wklęsłość. I do tego są też specjalne strugi. Jest to kana, teraz nie przeczytam do góry nogami, ale jest to kana, która nam działa jak cyklina. Widzicie, nóż jest pod kątem 90 stopni. Po to tylko, żeby właśnie zebrać te miejsca naszej kany, tego struga, o którym będziemy pracować. I tak dalej, słuchajcie. Parędziesiąt stron instruktażowych dotyczących noży, przygotowania struga do pracy. Jeszcze. Technik trzymania samego struga. I dopiero później przechodzimy właśnie do shoji, czyli do tych drzwi ze szprosami, można tak powiedzieć, nie? W Polsce. Ale pamiętajcie właśnie, że to nie muszą być drzwi, mogą być to mniejsze, duże elementy ozdobne, które wstawiamy do jeszcze czegoś innego. Czyli to będzie tylko element, który wkładamy. Są również przyrządy omówione, które ja również już czasami tutaj wam pokazywałem, czyli przyrządy do wykonywania samego kumiko, tych listewek. Ja tutaj też wiele rzeczy podpatrzyłem i te szablony kumiko, które pokazywałem, przerobimy troszeczkę. Zrobię wam, pokażę wam jeszcze trochę inaczej, też tutaj według tej książki. Pomogą trochę one w pracy. Są przyrżnie specjalne, które pomagają od razu zacinać pod kątem, również piłami japońskimi. I samych tych szablonów, przyrządów jest naprawdę sporo. To jest, mówię, skarbnica wiedzy tajemnej. Następnie przechodzimy oczywiście do wykonania samego kumiko i shoji. Przy shoji również jest dużo o czopach i gniazdach. Bardzo fajnie pomysłowych gniazdach, połączeniach do ramiaków. Świetne naprawdę połączenia. Powiem szczerze wam, nie wymyśliłbym tego, żeby zrobić to lepiej, absolutnie. Tutaj się do tego przyznaję. A tutaj mamy to podane czarno na białym. Dobrze, czyli mamy zrobione shoji, czyli mamy zrobiony ten ramiak. No i później przechodzimy już do kumiko, czyli do tego ażurowego wypełnienia. I tutaj również od prostych ramek, bo to się tak zaczyna, że najpierw robimy kratownicę, która po prostu wypełni to shoji w środku, a dopiero później bierzemy coraz mniejsze listewki i zaczynamy wypełniać te pola. Tutaj, słuchajcie, jeszcze są ramiaki. I później same kumiko. Przeróżne wzory, od bardzo prostych do
coraz bardziej skomplikowanych. Były również takie, które idą pod kątem prostym, to również Wam pokazywałem, czy pod kątem 30 czy 60 stopni, czyli te, które również Wam pokazywałem ostatnio. To są te pierwsze. Tak, są przyróżnie, bardzo ciekawe, które pomagają w pracy przy kumiko. Również są pokazane strugi. Strugi, które od razu Wam zacinają same te mikrolistewki, czyli nie wykonujecie cięcia już później piłą japońską, tylko wykonuje się nacięcie tej małej listewki z jednej strony nożem, obraca się i wykonuje się później drugie nacięcie nożem. Przeróżne przykłady. Powiem Wam szczerze, chyba jedynym minusem dla mnie jest to, że ta książka jest czarno-biała. Gdyby te fotografie jeszcze były kolorowe, to już by była pełnia szczęścia, bo jednak człowiek je oczami i te fajne, kolorowe zdjęcia czasami robią robotę. Ale i tak spędziłem nad tą książką 2-3 dni, wertując strona po stronie i czego nie rozumiałem po angielsku, no to oczywiście telefon i tłumacz jakiś tam elektroniczny. Rozgadałem się, nie? Ale powiem Wam szczerze, wkręciłem się w ten temat, bo jest to po prostu przepiękna sprawa. Link do książki oczywiście w opisie filmu. Link do kanału YouTube'owego Desmonda Kinga również w opisie filmu. Ja tych książek już mam kilka. Tylko zdradzę. Pokazywałem chyba zdjęcie jakieś chyba na Instagramie do innej książki o Shoji. A tych książek w tej postaci jest bodajże 4 wydania i chyba jest jeszcze piąte wydanie na czytnik Amazon Kindle. Chyba tak. Dobrze, nie przedłużając, to jest dla mnie po prostu petarda, którą trzeba mieć. Jeśli mówię, ktoś lubi bardzo precyzyjną pracę, ale też chce nauczyć się czegoś o technice pracy kaną, to jest pozycja obowiązkowa dla mnie. Dzięki dla pana Desmonda Kinga za ogrom wiedzy, którą się dzieli, tak jak my na Domi Drewno. Do zobaczenia wkrótce. Cześć. We'll be right back.